Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku chciałbym serdecznie podziękować moim nowym patronom w ramach serwisu Patronite. Z Adam Adamus, Sebastian Paulech, Krzysztof Biedrzycki. Serdecznie dziękuję za to wsparcie. Ten podcast powstaje właśnie dzięki patronom. Zachęcam do tego, żeby wspierać moją pracę i też budować moją niezależność. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć u siebie eksperta, na którego czekają słuchacze tego podcastu. Pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu, Strategy and Future. Dzień dobry, panie Marku. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Myślę, że na początku takie pytanie, które chciałby zadać słuchacz, obserwator polityki międzynarodowej, obserwator tego, co się dzieje wokół projektu Armii Nowego Wzoru. Też czytałem o tym w komentarzach, opiniach, stąd czy nie obawia się pan o własne bezpieczeństwo, o też o bezpieczeństwo informacji wokół pana, bo jak patrzę na rozmach projektu Armii Nowego Wzoru, jak daleko siężne mają państwo plany jako eksperci względem tego, co się dzieje w Polsce, jak myślecie o własnym bezpieczeństwie? No, gdybym był sąsiadem ze wschodu, to chciałbym mieć dostęp do państwa poczty, do telefonu, być blisko ludzi, którzy mają pomysł na tą nową Polskę. Muszę przyznać, że nie odczuwam jakichś obaw. To, co robimy w ramach Strategy in Future, jest pewną formułą aktywności obywatelskiej w sprawach, które uznajemy za ważne. I w tym sensie w sposób jakby celowy i świadomy robimy to publicznie, nie nakierowując swój przekaz na jakąś określoną grupę odbiorców, na przykład ośrodki związane z władzą, ale uważamy, że to, co powinno się w Polsce zmienić, a właściwie co zaniedbaliśmy przez ostatnie 30 lat, no to jest kwestia kształcenia czy ukształtowania polskiej kultury strategicznej. Tego się nie zrobi przez przekonanie kogoś w obozie władzy, to można zrobić albo starać się zrobić, ożywiając czy inicjując debatę publiczną. Bez przesądzania oczywiście, kto ma rację albo czyje wnioski są słuszne. Sama debata już w tym zakresie jest wartością. Oczywiście jeśli jest toczona uczciwie i uczestnicy tej debaty mają na celu dobro Polski, a nie jakieś partykularne interesy. Więc w tym sensie to, co robimy, uważamy za pewnego rodzaju misję publiczną i dlatego robimy to w sposób otwarty, jawny, zachęcając też do dyskusji, też zachęcając do krytyki tego projektu. On jest zresztą w tym sensie projektem niedomkniętym, że przedstawiliśmy na razie pewne generalne założenia strategiczne, które będą obudowywane już nieco bardziej konkretnymi segmentami. To jest kwestia najbliższej przyszłości. No tak, ale jeżeli jest jakaś grupa ekspertów, nazwijmy to polską elitą i widać to po środowisku właśnie na przykład Nowej Konfederacji, działa Klub Jagielloński, Instytut Wolności, Instytut Sobieskiego, to gdybym chciał wpływać na to, co dzieje się w Polsce, a przecież rozmawiamy szeroko o tych zagrożeniach informacyjnych, też o tym pan wspominał, o agenturze, o tym, że służby państw działają w naszym kraju, no to niezależnie od tego, czy one są, czy nie, no jakby Strategy in Future wprowadza do debaty pomysły, aż w końcu te pomysły gdzieś się rodzą, są na jakimś początkowym poziomie, dopiero w tych głowach ekspertów. Wie pan co, z punktu widzenia pewnego działania czynników zewnętrznych, tak to określmy, postawa czy pozycja środowisk eksperckich jest ważna, ale ja bym jej nie absolutyzował. To znacznie ważniejsze na poziomie tego, co określa się mianem zarządzania refleksyjnego, jest wprowadzenie czy jakby infekowanie organizmu społecznego drugiego państwa no, pewnymi elementami, które w sposób trwały destruują spoistość wewnętrzną. Wprowadzają podział tak silny i głęboki, że on jest trudny do zasypania i wydaje mi się, że już abstrahując od możliwości środowisk eksperckich,
tych, których pan wymienił, ale jeszcze przecież ta lista nie jest zamknięta, można by ją dodawać, to my mamy dzisiaj znacznie większy problem, bo żyjemy w realiach głębokich podziałów społecznych i to i społecznych, i politycznych, tak głębokich, że w moim odczuciu kwestionowane są przez niektórych w gruncie rzeczy fundamenty niepodległego państwa polskiego. I to jest główny problem. A w związku z tym, jeżeli by w takich kategoriach na tą sprawę patrzeć, ja generalnie nie jestem zwolennikiem jakichś teorii o charakterze spiskowym, no ale gdyby patrzeć na to w tych kategoriach, no to z pewnością utrwalenie tego podziału, który jest w Polsce, tej wojny polsko-polskiej, jest w długofalowym interesie strategicznym naszego głównego przeciwnika, czyli Federacji Rosyjskiej, bo to w sposób jakby ewidentny i oczywisty blokuje możliwości samodzielnego działania państwa polskiego, a przynajmniej ogranicza tempo podejmowania decyzji, skalę, zakres, wykorzystanie tych narzędzi, którymi dysponujemy. I to są realia, z którymi już musimy się obecnie mierzyć. A czy to, co dzieje się na naszej granicy z Białorusią, no to pokazuje właśnie to rozdarcie elit politycznych, podział tego społeczeństwa? W moim odczuciu, ja to zresztą mówiłem kilkakrotnie, to, że Białoruś, która tutaj nie jest czynnikiem samodzielnym, bo raczej nie należy tak na to patrzeć, to znaczy ta akcja białoruska jest jakby organizowana przez służby białoruskie, ale oczywiście nie w pewnym oderwaniu od całego kontekstu. W tym sensie Rosja z pewnością i o tym wie i niewykluczone, że uczestniczy w całym procederze, na co by wskazywało, jakby potwierdzone już przez nasze służby fakt, że niemała grupa tych aresztowanych, tak zwanych uchodźców, wcześniej mieszkała w Rosji. Więc w tym sensie to, że ta operacja została przeniesiona z Litwy na Polskę, bo trzeba pamiętać, że tej próbie najpierw podlegała Litwa, która była uznawana przez rosyjskich ekspertów jako potencjalnie najsłabsze ogniwo w tym pasie państw granicznych. Najsłabsze, bo nieprzygotowane do takiej presji migracyjnej. To, co się stało w miesiącu sierpniu jeszcze, czyli przeniesienie tej presji migracyjnej z Litwy na Polskę, oraz jakby utrzymanie intensywności i pokazywanie gotowości eskalacji ze strony białoruskiej jest moim zdaniem pochodną jednego czynnika, mianowicie takiego, że w odróżnieniu od elity politycznej litewskiej, która w tej sprawie była zjednoczona i rząd litewski, który rozpoczął procedurę pushback, był krytykowany przez opozycję, ale z pozycji tego, że był zbyt liberalny czy zbyt miękki, że zbyt późno rozpoczął tego rodzaju działania, opozycja litewska tu kreowała się na zwolenników jeszcze twardszej postawy. No w odróżnieniu od tej postawy litewskich elit i litewskiego społeczeństwa, w Polsce wygląda sytuacja zupełnie inaczej i w moim odczuciu to, że ta presja migracyjna trwa, jest wynikiem kalkulacji po stronie białoruskiej i rosyjskiej skuteczności użycia tego narzędzia, bo ta presja wzmacnia tylko podziały wewnątrzpolskie, a celem całej operacji jest pokazanie Europie Zachodniej i szerzej całemu światu, że państwa na wschodniej flance NATO są jakby niewiarygodnymi sojusznikami z punktu widzenia ich wartości sojuszniczej, bo są tak wewnętrznie podzielone, zablokowane, niezdolne do stawiania oporu relatywnie słabej presji, że w sytuacji potencjalnie wojennej czy konfliktu kinetycznego ich spoistość wewnętrzna będzie jeszcze słabsza, w związku z tym to jest takie sugerowane, nie ma sensu mówić o konieczności obrony państw na wschodzie i w ten sposób podważa się, nawet jeśli nie wprost, celowość odwołania się do artykułu 5. A wywiad Łukaszenki, jak pan ocenia, czy dyktator może przekazać swoje racje za pomocą opiniotwórczego medium?
Po pierwsze, ja bym nie przesadzał z tym, że mamy do czynienia z narzędziem opiniotwórczym czy dominującym w tym przekazie medialnym świata zachodniego. Po drugie, to się mieści w takiej no, zasadzie wolności mediów i tego, że media rozmawiają również z dyktatorami. W przeszłości media i amerykańskie, i zachodnioeuropejskie również rozmawiały z dyktatorami znacznie bardziej krwawymi niż Łukaszenka, więc tu sam fakt nie jest wywiadu, nie jest jakimś niepokojącym zjawiskiem. W moim odczuciu niepokojącym zjawiskiem są, jeśli bym patrzył na polską postawę, trzy sprawy. No, o pierwszej mówiłem, czyli o tych głębokich podziałach i takiej dość słabo skrywanej wrogości wobec państwa polskiego części opozycji. To jest jakby element znakomicie osłabiający spoistość wewnętrzną i co zwłaszcza w sytuacji presji wojskowej i politycznej ma duże znaczenie. Drugim elementem, na który też trzeba zwrócić uwagę, jest pewna reaktywność działań polskich władz, dlatego że przecież to, że Łukaszenka szykuje tego rodzaju akcje, wiadomo było już w maju. I wtedy należało zacząć przygotowania, a nie dopiero w miesiącu sierpniu, wtedy kiedy pojawili się uchodźcy na granicy. To jest pewien element związany z, wydaje się, z ewidentnym spóźnieniem tych działań, jeśli chodzi o rząd polski. Również to jest kwestia dyskusyjna, ale ja opowiadałbym się za nieco bardziej twardą postawą i pewnymi działaniami, które można by było uznać jako działania, nazwijmy to umownie, zaczepne wobec Białorusi, na przykład przez blokowanie transportu towarowego i eksportu białoruskiego. Na to jest dziesiątki różnych możliwości, zwłaszcza w porozumieniu, jeśli działamy w porozumieniu z państwami graniczącymi z Białorusią. Tego rząd polski nie robi. Być może uznał, że jeszcze za wcześnie na tego rodzaju kroki. I po trzecie wreszcie, co wydaje mi się największą słabością rządu, a mianowicie tym działaniom w terenie, czyli aktywności służby granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej, innych służb, w tym też i sił zbrojnych, nie towarzyszy odpowiednio dobrze przygotowana, skalibrowana i przemyślana strategia narracyjna. Więc w tym sensie ten wywiad Łukaszenki w CNN jest niepokojący, że nas tam praktycznie nie ma. Nasza strategia narracyjna jest w tym zakresie No, chyba najsłabszym elementem naszego działania. Konflikt współczesny wygrywa się nie tylko na linii frontu, czy tam na linii spotkania, ale również, a może nawet i przede wszystkim w mediach i na poziomie narracyjnym. To przejdźmy nieco teraz dalej. Prezydenci Rosji i Turcji spotkali się, żeby porozmawiać. Chyba na tapecie była głównie Syria. Stąd pytanie do pana, jakie relacje dzisiaj łączą Ankarę z Moskwą? Warto zwrócić uwagę na fakt, że po tym spotkaniu, które nie było bardzo długie, bo trwało, ile dobrze pamiętam, 2,5 godziny, nie wydano wspólnego komunikatu. To jest odczytywane jako potwierdzenie tego, że ta atmosfera rozmów była dość napięta. Tu nie można powiedzieć o jakiejś tam wrogości czy o wejściu w fazę konfliktu, natomiast trzeba mówić o takim modelu rywalizacji i kooperacji jednocześnie. I jeśli chodzi o fazę, w której dzisiaj się znajdujemy, no to mamy do czynienia co najmniej z kilkoma takimi, nazwijmy to, punktami wrażliwymi. No po pierwsze, Erdoğan powiedział z trybuny ONZ-u niedawno w czasie sesji, co było bardzo, zostało bardzo źle przyjęte w Moskwie, że Turcja nie uznaje aneksji Krymu i nigdy tej aneksji nie uzna. Było to w rosyjskich tych kręgach opiniotwórczych uznane jako taki nadmierne zarysowanie pewnego stanowiska, jeśli chodzi, nadmierne i niepotrzebne, jeśli chodzi o Ukrainę, ale za tym poszły następne kroki, a mianowicie, które podpisano porozumienie między Ukrainą a Turcją o budowie takiego centrum szkoleniowo-serwisowego dla tureckich dronów, bo przecież trzeba pamiętać, że Ukraina również kupiła Bayraktary. I te Bayraktary zaczęły latać w okolicach Donbasu, co bardzo Rosjan rozsierdziło. Więc w tym sensie, jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, to Turcja tutaj z pewnością nie zajmuje takiej pozycji, jakby Rosja to widziała. Mamy do czynienia też z taką, bym powiedział, rywalizacją w szeregu innych obszarach.
Wspomniał pan o Libii, tam w Libii ta sytuacja jest póki co, ona się nieco uspokoiła, zaostrzyła się natomiast na północy Syrii. Niedawno w Moskwie był Asad i Turcy też niedawno przerzucili dodatkowe oddziały zbrojne do Idlibu, czyli do tej enklawy na północy Syrii, która jest kontrolowana przez protureckie siły. Zresztą Turcy doprowadzili do takiego zjednoczenia tychże sił w jeden obóz. Tamta sytuacja się w ostatnich dniach zaostrzyła. Rosjanie są też niezadowoleni z pogłębiającej się współpracy turecko-azerskiej. Ale nie tylko turecko-azerskiej, ale również turecko-azersko-pakistańskiej, bo niedawno mieliśmy do czynienia ze wspólnymi manewrami sił specjalnych tych państw. Zaczyna się mówić, chociaż na razie dość, tak bym powiedział, tu jest w ogóle ciekawa gra, która właśnie się toczy trochę za kulisami. Zaczyna się mówić o amerykańskiej bazie, w jednej albo dwóch bazach w jednym z krajów Azji Środkowej. Tu Kazachstan jest jakby przez niektórych rosyjskich ekspertów oskarżany o to, że się zgodził w gruncie rzeczy na stworzenie takiej bazy dla amerykańskich sił specjalnych i operatorów dronów, która miałaby być skryta za parawanem takiego centrum humanitarnej pomocy pod egidą ONZ-u, nieopodal Aumaty miałaby się ta baza znajdować. Tu też warto zauważyć, że miesiąc temu w tej samej prowincji wybuchły kazachskie składy broni, co doprowadziło do dymisji ministra obrony. Może to jest kwestia przypadkowej zbieżności, a może zważywszy na historię i te eksplozje w Bułgarii, w Czechach, na Ukrainie, może to nie jest kwestia przypadku. Więc toczy tu się taka gra na wielu różnych płaszczyznach i na wielu szachownicach, jak można by powiedzieć, między Turcją a Rosją, ale też trzeba zwrócić uwagę, że Turcy twardo rozgrywają swoją pozycję wobec Stanów Zjednoczonych. Erdoğan powiedział, że nikt nie będzie narzucał Ankarze swojej woli w zakresie tego, jakiego rodzaju uzbrojenia ma ona kupować, a powiedział to w kontekście takich zapowiedzi, że Turcja zakupi kolejną baterię rosyjskich systemów przeciwlotniczych S-400, a Amerykanie zagrozili kolejnymi sankcjami. W związku z tym tu mamy do czynienia z pewnym rosnącą aktywnością czy asertywnością również Turcji, odchodzeniem w takim spokojnym rytmie, ale jednak odchodzeniem z tego regionu świata Stanów Zjednoczonych i pewną rozgrywką, w której uczestniczy wiele krajów regionu, w tym również i Turcja. Tu trzeba pamiętać, że Turcja pozostawiła swój kontyngent w Afganistanie jako jedyne państwo NATO, no bo chce zająć dogodną, nazwijmy to, pozycję w tej rysującej się rywalizacji. Rosja też gra właściwie ze wszystkimi graczami, którzy są tam aktywni, nie wyłączając Stanów Zjednoczonych, o czym świadczy to długie 6-godzinne spotkanie Gierasimowa i Milleya w Helsinkach, które miało miejsce i które było, jak potem Milley powiedział w kongresie, właściwie w 100% poświęcone właśnie kwestiom sytuacji w Azji Środkowej. W takim razie porozmawiajmy o naszych zachodnich sąsiadach. Jak Moskwa mogła zareagować na te zmiany na fotelu kanclerza w Berlinie? No tu jeszcze nie mamy żadnej zmiany. Na razie nie wiemy, kto będzie tym kanclerzem, dlatego że możliwe są obydwa warianty. Znaczy zarówno kanclerz z partii, która wygrała wybory, czyli z SPD, jak i kanclerz z partii, która przyszła w tym wyścigu wyborczym na drugim miejscu, czyli z CDU-CSU. Trzeba pamiętać, że Niemcy mają tradycję, że kiedy to fotel kanclerza obejmował polityk, który nie wygrał wyborów. Tak było w latach 70. Ani Willy Brandt nie wygrał wyborów, ani Schmidt nie wygrał wyborów. Mam tu na myśli polityków SPD. W związku z tym wcale nie jest rzeczą pewną i przesądzoną, że Scholz zostanie kanclerzem. No, może zostać, ma na to duże szanse. Natomiast to jeszcze jest jakby kwestia rozstrzygnięć w przyszłości i Rosjanie podchodzą, wydaje się, do tej sprawy dość spokojnie. Ja tam nie zauważyłem żadnej ekscytacji. Rosjanie generalnie uważają, że polityka Niemiec się nie zmieni, że obiektywne czynniki to przede wszystkim
silne związki Niemiec gospodarcze i inwestycyjne z Chinami będą powodowały, że Berlinowi będzie trudno podjąć decyzję, żeby wejść do takiego aktywnego obozu antychińskiego, którego stworzenia chciałby Waszyngton. A w związku z tym Rosjanie w moim odczuciu uważają, że w takiej dłuższej perspektywie, bo to nie jest rozgrywka, która będzie toczyła się w tygodniach czy w miesiącach, siła więzi atlantyckich będzie słabła, niezależnie od tego, że Waszyngton postawił, jeśli chodzi o relacje z Europą, właśnie na relacje z Berlinem. I to jest na rękę Rosji. Rosja zresztą zamierza też prowadzić własną i wydaje się, że już prowadzi grę z Waszyngtonem, no właśnie po to, żeby wykorzystać ten wyraźny zwrot polityki amerykańskiej potwierdzony tym sojuszem AUKUS w stronę Indo-Pacyfiku. No to w takim razie, jak jesteśmy na Pacyfiku, to muszę poprosić pana o wyjaśnienie, jak będą ewoluowały te relacje rosyjsko-chińskie. No tu jest duży spór między ekspertami, natomiast ja bym się zgodził z taką opinią znanego specjalisty rosyjskiego, jeśli chodzi o kwestie chińskie, czyli pana Kaszina, który powiedział, a właściwie napisał w takim kwartalniku Washington Quarterly, ten szczyt relacji między Rosją a Chinami już minął, co nie oznacza i nie może być w żaden sposób tak, przepraszam, Łukina, a nie Kaszina, pomyliłem nazwisko. To nie oznacza, że Rosja dokona jakiegoś zwrotu. Rosja zauważyła, że jakby w długofalowej perspektywie podział świata na dwa obozy jest na niekorzyść Rosji. Czyli jeżeli nastąpi taki bipolarny podział, że będzie obóz, nazwijmy to demokracji, i obóz wokół Chin, państw autorytarnych, no to Rosja zostanie wepchnięta na trwale w objęcia chińskie, stanie się takim junior partnerem, a strategicznie to dla Rosji nie jest dobre rozwiązanie, co oczywiście nie oznacza, że Rosja chciałaby wykonać taki manewr odwróconego Kissingera, o którym się mówi od pewnego czasu, zwłaszcza w amerykańskich środowiskach eksperckich. Rosja chciałaby po prostu uzyskać pozycję takiego podmiotu balansującego rozgrywkę między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Czyli takiego, który w sposób bardzo ostrożny, nie dokonując wolty w relacjach z Chinami, jednak pokazuje Amerykanom, że powinniście się starać, bo jeżeli będziecie bardzo agresywni wobec nas, to będziecie siłą rzeczy nas wpychać w relacje z Chinami, a to obiektywnie rzecz biorąc wzmacnia wojskowy potencjał Chin. I wydaje się, że Amerykanie, a szczególnie administracja Bidena, właśnie taką politykę wobec Moskwy zaczęła uprawiać. Proszę zwrócić uwagę, że w gruncie rzeczy Biden podpisał na warunkach rosyjskich przedłużenie traktatu New Start. Po drugie spotkał się z Putinem w Genewie jakby bez konsultacji z sojusznikami. Po trzecie ta rozmowa Mileya i Gerasimowa pokazuje, że są poszukiwane pewne formuły pragmatycznej współpracy na różnych obszarach. To jest dotyczy między innymi programu jądrowego Iranu, to dotyczy między innymi Korei Północnej, ale to również dotyczy takiej formuły współdziałania, tu współpraca byłoby za zbyt dużym słowem, współdziałania, jeśli chodzi o Afganistan i sytuację w państwach Azji Środkowej. I wydaje mi się, że Rosja w sposób ostrożny, ale zamierza taką grę prowadzić, bo chce uzyskać to, co to na czym jej zależy. No, tu też trzeba wspomnieć Nord Stream, bo zgoda amerykańska na dokończenie Nord Streamu była powszechnie interpretowana jako pewien ukłon w stronę Niemiec i tak to należy odczytywać, ale wydaje się, że było to też pewnym sygnałem wysłanym do Moskwy, że tu to stanowisko Waszyngtonu nie jest tak ze spiżu zbudowane. I Rosja przede wszystkim chce grać, uzyskując pewne koncesje, jeśli chodzi o te państwa określane mianem buforowych, czyli Białorusi tu nie ma co nawet wspominać, bo to jest sprawa jasna, ale tu gra się będzie toczyła o po pierwsze sytuację na Ukrainie, po drugie sytuację w Gruzji. Tam w Gruzji dość wyraźnie widać, że to gruzińskie marzenie Bidziny i Iwaniszwilego jakby
nie ma zamiaru realizować porozumienia podpisanego czy zawartego z Unią Europejską w sprawie stabilizacji sytuacji politycznej. To, co się tam dzieje dzisiaj właśnie, czyli wybory lokalne i aresztowanie Saakaszwilego, no jakby też pokazuje, że tu będziemy mieli do czynienia z jakimiś perturbacjami. Rosja zamierza te swoje karty tam bardzo, czy atuty bardzo silnie wykorzystywać. Panie Marku, na zakończenie słowo o polityce wewnętrznej rosyjskiej. Pytanie od słuchacza. Czy ten obecny aparat zarządzający Moskwą, na ten aparat można patrzeć w kategoriach patriotycznych, czy taki bardziej aparat pasożytniczy, który w pewien sposób eksploatuje to społeczeństwo rosyjskie? Wydaje mi się, że elity rosyjskie przede wszystkim nie mogą być postrzegane jako pewne homogeniczne ciało. Oczywiście ci ludzie mają w większości wspólną genezę i w większości wywodzą się ze służb specjalnych. W tym sensie to takie zbiorcze określenie ich mianem siłowików to raczej jest nieadekwatne, bo to są ludzie bardziej ze służb specjalnych niż z armii. Ale z faktu, że oni mają wspólną pewną drogę życiową czy drogę kariery zawodowej nie wynika, że mamy do czynienia z taką grupą homogeniczną, która działa niczym pewna sprawna maszyneria. Nawet jeśli oni mają pewien wspólny pogląd na świat, to mają różne interesy. I ta elita władzy rosyjskiej jest w gruncie rzeczy, w moim odczuciu, taką sumą różnych gier interesów o charakterze lokalnym i branżowym. Te lokalno-branżowe związki zresztą się przenikają. To, co w pewnym sensie, też w pewnym uproszczeniu mówiąc, Putin robi, no to on buduje pewien, czy zbudował pewien system równowagi. Z tego nie należy wyciągać wniosku, co jak robią niektórzy analitycy, że Putin jest taką w gruncie rzeczy kukiełką, człowiekiem bez wpływu i pewnym symbolem jedynie. On rzeczywiście ma tam realną władzę i realny autorytet, natomiast cały system jest systemem, w moim odczuciu, dość chwiejnej równowagi. Z tego też powodu te wszystkie takie momenty przełomu czy przejścia, takie jak na przykład wyzerowanie licznika kadencji Putina i to referendum konstytucyjne, które miało miejsce w zeszłym roku, tak jak każde wybory do Dumy albo wybory lokalne, zważywszy na wagę dużych ośrodków w Moskwie i Petersburgu, to w każdej tej sytuacji są to pewne takie momenty w życiu tego systemu politycznego, kiedy te napięcia się ujawniają, one rosną. I duża energia jest wydatkowana przez władzę, ażeby tę równowagę utrzymać. Jak to będzie wyglądało w sytuacji ewentualnego odejścia Putina, to jest jakby osobna kwestia. Natomiast co do tego, czy ta elita rosyjska, czy motywacją tej elity rosyjskiej są powiedziałbym, te motywy patriotyczne, no to tu jest kwestia dość dyskusyjna, również z tego względu, że w Rosji obecnie bardzo dużo głosów słychać i to z kręgów ludzi z wewnątrz systemu i te głosy są dość alarmistyczne. One w gruncie rzeczy mówią o tym, że władza jest bezideowa, że władza nie jest motywowana w żaden sposób jakimś projektem ideowym, że Rosja potrzebuje wielkiej idei po to, żeby funkcjonowanie tego państwa mogło zostać zaprogramowane na następne kilkadziesiąt lat. I to mówią ludzie z obozu władzy, no, takiego formatu jak na przykład Karaganow czy Ilnicki, który jest doradcą ministra Szojgu. Zresztą sam Szojgu zaprezentował przed tymi wyborami do Dumy taką ideę, nazwijmy to zwrotu w stronę Azji czy zwrotu w stronę Syberii. To nie jest nowa idea w rosyjskim myśleniu, ale już sam fakt, że to zostało podjęte jest istotny. W związku z tym, gdybyśmy odwoływali się do wewnątrz rosyjskiego dyskursu, no tam są słyszane i nasilające się głosy mówiące o tym, że Rosji jest potrzebna idea, co ja bym z tego wyciągał wniosek, że ci, którzy takie poglądy głoszą, a to są ludzie z wewnątrz systemu, uważają, że dziś takiej idei nie ma, że jest pewna pragmatyka władzy, jest pewna realizacja przez obóz władzy interesów partykularnych i częściowo wspólnych, natomiast nie ma jakiegoś takiego, bym powiedział, spoiwa
które można by było określić mianem idei państwowej. No właśnie, to w takim razie jeszcze na koniec. Czy Wszystko jest wojną, książka o rosyjskiej kulturze strategicznej, ma szansę ukazać się w języku angielskim? No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie dostałem żadnych sygnałów, żeby było jakieś zainteresowanie. Książka dopiero jest od kilku miesięcy na rynku, a w takiej powszechnej dystrybucji, czyli w księgarniach, to jest ona dopiero od dzisiaj trzeci dzień. Bo wcześniej wydawca jakby tylko dystrybuował za pośrednictwem swoich kanałów, co czyniło ten krąg odbiorców, wydaje mi się, dość ograniczonym, chociaż, jak mi wydawca powiedział, jest zadowolony z wyników sprzedaży. Więc wydaje mi się, że książka nie jest jeszcze znana. Mam nadzieję, że będzie bardziej znana i mam nadzieję, że też być może ukaże się w innych językach. Tak, o tej książce też rozmawialiśmy na podcaście. Zachęcam serdecznie do poprzedniego odcinka. Tymczasem serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Moim gościem był pan Marek Budzisz. Dziękuję, do widzenia.